mamy wreszcie koniec, a? Na wyjazd. To dwa chole. Na tu jedziesz? Jestem na liście. Tej, od tego. Gon Jamesa! James, czekaj! Gon! Paulinka, musisz troszkę spokojniej, tak? Ale co, Klaudia, ty się boisz jechać? Nie wiem jak! Normalnie, kopa łyda do przodu! Dalej! Paulina, musisz patrzeć do tyłu, czy jedzie za tobą James. Gdzie ten, Boże? Maryśka. Jedź łyda! Siadasz łyda, gonisz ją! Gon! Gon! James, szybciej! Będzie YouTube? Jedź go, siadasz łyda, gonisz! Zrób voltę i... Czekaj! Jedziesz! Już, Paulina! Energicznie tylko, Paulina! Nie przekładaj ręki, no nie trzymaj obydwie wodze napięte równo! Jedna ręka obok drugiej i gonimy! Szybciej, James! Szybciej i goń! Nie ciągnij za pysk! Gonisz ją do przodu. O, tak to maszerować. I proszę spokojnie do stępa przechodzimy. Proszę, za Paulą zmieńcie kierunek. Paula, tylko duże łuki, tak? Zobacz, tutaj tak jakbyś chciała wjechać na koło i tędy pojedziesz tutaj. Tak. Kopa. Do przodu ma iść. Jedź. Trzymaj, jedź. Ale więcej niżej, po co podnosisz łokcie do siebie, jedź. Wyżej ręka, czego prawą ręką ciągniesz? Puść prawą, na lewo, lewą napnij, ale nie przekładaj, tylko napnij, jedź na wprost na płot. Na płot jedź, na płot! Jedź do przodu na płot. Paula, poczekaj. I trzymaj na lewej wodzie. Rozluźnij się, nie ciągaj za pysk, kręcę na tym samym poziomie, jedna ręka obok drugiej. Na zewnętrznej wody, ręka jedna obok drugiej. Nawet pod światło jeszcze nie wygląda tak źle, nie? Wydawało się, że ten, że Klaudia może ją wzrostem, że ciebie przygasić, a tutaj nie jest tak, jedziemy, łyda. Tylko nie ciągaj za pysk, ręka ma pozwolić. Gdzie dziewczyna wsiadasz za konie? No chciałam powiedzieć, że mi nie chciałeś pomóc. Ale w końcu ci pomogłem. No w końcu. Ale widzisz, też nie siadę. Po tylu prośbach.
Paula, wyżej rączki, równo trzymaj ręce. Nie patrz, nie podnoś jej głowy, tylko jedź. Nie podnoś jej głowy, tylko jedź. Nie podnoś jej głowy, tylko nie chodzić po placu. Ale tu nie ma żadnych takich figur. Przebiec. I nie przeklinać, biegać. Biegiem, biegiem. Biegiem. Kto ci takie włosy zrobił? Pan Bóg. Znalazłaś? Wykupiłam wszystkie amaretki, ale były tylko cztery. O Jezu, proszę cię, już dodałam jeszcze dwa inne. Przestań, no co ty? No tak, no bo sześć obiecałam, za sześć kupiłam, ale... Proszę cię, no co, no i skrolina. Ej, były trzy. Ona to ma taką spokojną kobyłkę wygląda. Tak. Nie, bardzo fajna, tak. Ładna, no. Fajna kobyłka. Znaczy ja bym sobie kobyły w życiu nie kupiła, ale... Rozumna. Kobyły są rozumne, tylko potem z nich mówię. Ona się nie bała tego bata. Jeszcze raz. Ja najbardziej lubię ten voiceover. Dobrze. O, jeszcze raz baciczki. O tak. Widzę, to jest podstawowa zasada. Wziąć konia, zobaczcie, długie wypinacze. Nie żadne krępowanie konia. Ja sobie nie życzę, żebyś mnie nagrywała, to jest, wiesz... To będzie szło na twoją stronę internetową. Jak to się nazywa? Prawa nie, prawa do wizerunku. Co jest? Prawa do wizerunku. O właśnie. No ale Marku, to będzie... Ale krajobrazu, to nie trzeba brać prawa do wizerunku. To będzie na twojej stronie internetowej, jak zajeżdżasz konia. Ujeżdża. Zajeżdża. Paula, kopnij go łydeczką, kopnij go. O. Klaudia, oddychaj! Rozluźnij tułów! I pośladki. Lepiej nie, bo jak rozluźnij pośladki, to może coś nam wyleci. Nie wyleci. Kupa. Co może wylecieć? Skąd wiesz, że nic nie wyleci? Tam. Obrońca kobiety. Rady. Można żartować. Ani z niego, ani z jego kobiety. A czemu specjalnie ma takie krótkie strzemiona? Zewnętrzna woza, tak, na bój, tak? Wewnętrzną. Po co przekładasz ręce? Ma koń być prosty. Ja mogła wcześniej przygotować.